마리안 케데 지베르 인포. 마리안 케데 지베르 인포. Marian, nagraj całe cyberinfo na green screenie, proszę. Także witam Was serdecznie, dziś tak bardziej na green screenie. Za chwilę cyberinfo, ale na początku oczywiście, jak zawsze, przerywnik. Wszystko dobrze? Marianie, jakie filmy lubisz i czy masz jakieś ulubione? No, słuchajcie, ja lubię filmy, które, no, jeszcze nigdy mi się nie znudziły. Mogę sobie je oglądać o każdej porze dnia i godzinie. Oglądam, oglądam i oglądam już od lat. Oto moja cyberlista. No to jedziemy. Lista, cyberlista, top 10 moich ulubionych filmów. Miejsce 10. Czas apokalipsy. Miejsce 9. Piraci z Karaibów. Miejsce 8. Braveheart. Miejsce 7. Pulp Fiction. Miejsce 6. Skazani na Shawshank. Miejsce 5. Gladiator. Miejsce 4. Szeregowiec Ryan. Miejsce 3. Forrest Gump. Miejsce 2. Powrót do przyszłości. Miejsce 1. Top 1.1.1. Gwiezdne wojny. No! Także takie są moje ulubione filmy. Ogólnie lubię oglądać filmy, dużo się inspiruję. This is Sparta! I uważam, że film to powinien być taka, jak to się mówi, guma do rzucia dla oczu, także. To jest Celtic Park, a ja jestem w Cyberinfo! Marianie, może zrobisz wreszcie coś bardziej interesującego od świrowania pawiana dla swoich widzów? Przecież to podobne do pracy stripteaserki. Nie wiem, co u ciebie gra pierwsze skrzypce, ale w ten sposób ty tylko zbierasz wokół siebie widzów, którzy są zafascynowani możliwością kierowania twojej dupy przed kamerą. Nie mogę znieść, że taki światły człowiek jak ty nie chce podzielić się owocem potencjału swojej twórczości. Nie chcę 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 podzielić się owocem potencjału swojej twórczości. To po prostu niesamowite. Jesteś prawdziwym artystą. Pełen podziw z mojej strony. Pozdrawiam serdecznie. Nie chcę podzielić się owocem potencjału swojej twórczości. Jesteś prawdziwym artystą. Pełen podziw z mojej strony. Ludzie zawsze będą gadać, ludzie zawsze będą gadać. Czyli w momencie, kiedy ona dzisiaj Karwin Petrowska powiedziała o Sylwestrze Wardędze, że jesteśmy w Cyberinfo! Bijąc! Czy masz jakąś rzecz, do której jesteś bardzo przywiązany? Tak, w tej chwili krzesło. Gadaj, szmato, kto to jest? Klocuch 12. Czas na reklamy. Już jest. Nowy, niezwykle skuteczny. Proszek na przeczyszczenie. Syracolin Turbo Forte. Przyjazny otoczeniu. Przeczyszcza, nie przerywając snu. Przeczyszcza z mocą wodospadu. Syracolin Turbo Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do pakowania lub skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nie, 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 nie!
Do jakiego kraju, miasta najchętniej byś wrócił? Słuchajcie, no nie wiem. Ja raczej za dużo nie podróżuję. Nie zwiedziłem wielu miast i krajów, więc trudno powiedzieć. Może słuchaj, zapytaj mnie za 30 lat. Może wtedy będę bardziej doświadczonym podróżnikiem. Do jakiego kraju, miasta najchętniej byś wrócił? Ja za dużo w życiu nie podróżowałem, więc trudno powiedzieć. Zapytaj mnie za 30 lat. Także dużo podróżujcie. Dużo podróżujcie. Jesteśmy we Wybuchach, jesteśmy w Cyberinie, ho. No, to koniec. Nagraj coś, żeby mnie rozśmieszyć. Ładnie proszę. Najlepiej, gdybyś zrobił to z Andrzejem, tym ogrodnikiem. No, tak się składa, że Andrzejek zawsze marzył o występach publicznych, o kabaretach, o stand-upach, także jest okazja. Dajmy mu szansę. Dziewczyna pyta się swojego chłopaka: czy nie wyglądam za grubo w tych dżinsach? A nie obrazisz się, jak powiem ci prawdę? Nie. Posuwam twoją siostrę. No, przykro mi, ale starał się. Marian, gdzie jest koniec internetu? No, słuchajcie, jakoś specjalnie nad tym nigdy się nie zastanawiałem. Dziękuję wam serdecznie za dziś, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Najchętniej byś wrócił. Nie pojechał chyba. Wrócił. No. Wrócił.